Dzień dobry, kochani. Chciałem Was powitać w dzisiejszym nagraniu. Dla Was dzisiaj przygotowałem projekt Denko. Denko kosmetyczne, jak również chemia gospodarcza. To jest Denko z 2 miesięcy, czyli z marca i kwietnia. Mamy dzisiaj ostatni dzień kwietnia, więc nic więcej nie zużyję dzisiaj, więc myślę sobie, nie ma co 1 maja nagrywać. Mam chwilkę czasu, więc myślę sobie, zrobię film. Z tym, że oprócz tego Denka, to jeszcze chciałem pokazać jedno zamówienie z Oriflame. To już jest chyba ostatnie albo przedostatnie może zamówienie z tego katalogu numer 6. Dlatego nie jestem pewny, ponieważ kilka osób jeszcze tam się zastanawia, co też wybrać, ale też jest bardzo ciekawa oferta na trzeci tydzień właśnie obowiązywania katalogu, tak właśnie na weekend majowy. Czyli ta oferta obowiązuje od 30 kwietnia do 6 maja, czyli typowy tydzień, weekend majowy, więc no, dużo ciekawych produktów. Jedna część, która była wcześniej zapowiadana, że będą zapachy, rzeczywiście ja tam mam ochotę dla siebie kupić greater, wersję męską. No i też są ciekawe produkty z filtrem. Tam są podkłady, które mnie osobiście nie interesują za bardzo, ale to też już dałem znać, że znajomym, że są te podkłady. No i generalnie kremy z filtrem, są nawet też i kremy już typowo z wysokim filtrem na lato, kremy, balsamy, mgiełki, więc też się zastanawiam, czy już teraz czasem sobie nie kupić takiego kremu i balsamu do ciała ochronnego na okres wakacyjny, ale to mówię, to wszystko zależy od tego, jak mi tam jeszcze te zamówienia od znajomych spłyną. No cóż, przechodzimy do w takim razie Denka. Zaczynamy jak zwykle od próbek. Już jestem. Ta uciekająca próbka przede mną to jest Basic Lab, taki krem bogaty, tłusty, do twarzy, nawilżający, taki treściwy. Ja już chyba gdzieś taką próbkę miałem, ale to było, tę próbkę otrzymałem przy jakimś tam zamówieniu produktów, jak miałem ochotę na coś innego niż Oriflame, to sobie zamówiłem z Basic Lab produkty. No i tu mam jeszcze taką próbkę z Yves Rocher. To jest taki balsam do ciała z serii Bio, zapach jabłkowy. Bardzo mała próbka, także praktycznie udało mi się zużyć tylko na tutaj, wiecie, przedramiona, jedną stronę, drugą stronę i praktycznie koniec po próbce. Bardzo mała ilość. Sam zapach tego balsamu był dla mnie niezbyt przyjemny. Taki tekturowy zapach, jakby zapach papieru, ale myślę, że to był tylko zapach jakiegoś tam tego tłuszczu, tak, z produktu. No i tam tak bardzo delikatny zapach jabłkowy, ale to tak naprawdę taka nuta delikatna, więc szczerze mówiąc to ciężko mi było cokolwiek powiedzieć o tym balsamie, czy był dobry, czy nie. No trochę tam nawilżył, ale tak szczerze mówiąc to wolałbym przetestować, jeżeli już, to ten gotowy produkt. Zdaje się, że gdzieś tam w zapasach ten balsam chyba mam, ponieważ przy okazji jakichś tam zakupów kiedyś tam z Yves Rocher, to zdaje się, że ten produkt dostał, a już wiem, to było z okazji, chyba jakiś prezent urodzinowy dostałem, zatelefonowano do mnie i to nawet to zamówienie złożyłem przez telefon, ale mówię, to jest tak, że ja to zamówienie złożyłem w lipcu ubiegłego roku i no do tej pory ten balsam u mnie tam leży, no i go nie wykorzystałem, dlatego że no niestety ja mam takie ciągi, że jak na przykład brakuje mi jakiegoś produktu, dajmy na to przykład, kremy pod oczy, no to w danym momencie kupuję kremy pod oczy i tam ileś sztuk nagle mi się gromadzi. Albo miałem taką fazę, że chciałem jakieś toniki,
No to nakupiłem różnych toników i okazuje się, że teraz te mgiełki, które używam, są tak wydajne, że no niepotrzebnie w ogóle też, więc cały czas niby wiem, że te zakupy powinny być robione wtedy, kiedy naprawdę jest jakaś wyjątkowa okazja, dobra cena albo są jakieś nowości, no bo pokazuje właściwie Oriflame i jakby no z tego powodu, że po to, żeby mieć korzyści, tak? Więc tam jest też w takim pakiecie też zakup nowości, więc też i stąd są u mnie różne, pojawiają się nowe produkty, ale że tak powiem, chęć chęcią, ale rozum też powinien być na miejscu i no, powinienem te zakupy ograniczyć, więc staram się jak mogę, ale to różnie niestety wychodzi, jak to w życiu bywa. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, mam próbkę trzecią, z której jestem bardzo zadowolony. Jest to bardzo obiecujący produkt i to jest nowość, która ukaże się w katalogu Oriflame w numer 7 i to jest seria Wand Sleeping Beauty, czyli Śpiąca Królewna. Tak wygląda ta próbka. W katalogu tym szóstym bieżącym można było tę próbkę nabyć. Tylko gdzie ja ją tutaj znajdę? Tę próbkę. Ale może nie. Pokażę katalog siódmy. Ten, który będzie obowiązywał od 7 maja. I ona tu już jest. I to już jest ten właśnie produkt. Tak ona ma wyglądać. I to jest maseczka na noc. Taka odżywcza, która zastąpi maseczkę niebieską. To jest, słuchajcie, Śpiąca Królewna, a ta niebieska, ona się nazywa. Ojej, wypadło mi z głowy, jak ona się nazywa, ale też taka nazwa po prostu. A, Miss Poranka, właśnie. Niebieska Miss Poranka ma zostać, że tak powiem, zdelistowana. W to miejsce wchodzi Śpiąca Królewna i powiem tak, moje odczucia są bardzo pozytywne. O ile ta niebieska maseczka mi odpowiadała, to już konsystencja taka troszeczkę taka zbyt żelowa, taka troszkę galaretkowata, już za bardzo mi nie odpowiadała. Bardziej wolę takie te konsystencje luźniej, znaczy luźniejsze, w tym sensie, że bardziej takie smarowne. I powiem, że ta maseczka, ona mi spełnia, no, spełnia wszystkie oczekiwania. Tamta niebieska była bardziej taka ściągająca trochę, natomiast ta jest bardzo odżywcza. Ona tam zawiera odżywcze kwasy omega 9 z alg i kolorystycznie też wygląda, jest taka bardziej przyjemna. Faktycznie taki, można powiedzieć, jasny łosoś, beż, coś w tym stylu. 57,99 ma kosztować w katalogu na wejście. Także bardzo się cieszę, że udało mi się te próbki zdobyć. Ja te próbki też rozdaję moim znajomym do zamówienia. O tej maseczce też mówię i mam nadzieję, że też no, pojawią mi się w zamówieniach. Dobrze, no to co, przechodzimy do produktów. Może najpierw powiem zapach. Zużyłem Venture Power, to w pracy zużyłem ten zapach. On jest taki bardziej lżejszy, świeższy, z takimi też lekkimi nutami aromatycznymi. No, taki przyjemny zapach, nienachalny, dobry do pracy, ponieważ trochę odświeża. Natomiast to nie jest taka typowa woda wieczorowa, więc na wieczór może bym coś ubrał na siebie, czy skorzystałbym z wody troszeczkę takiej o takich głębszych nutach, o na przykład właśnie teraz Nordic Waters Infinite Blue, to jest ten zapach, który teraz bardzo lubię i to na wieczór, natomiast tutaj ten Venture Power to jest taki właśnie też i do pracy, biznesowy troszkę taki zapach i bardziej na rano. Dobrze, idziemy do pielęgnacji i tutaj mamy z Novage, seria Novage,
No to tutaj zużyłem serię Time Restore. No i żel do mycia twarzy. Bardzo przyjemny zapach. Bardzo lubię ten żel do mycia twarzy. Czasami nawet i mam, nawet kupuję w takich ofertach, jeżeli można kupić taniej poza zestawem. Dalej. Drugi produkt, no to jest krem pod oczy. W tej serii jest krem pod oczy w takim właśnie słoiczku. I on jest w okolice oczu, jak i również w okolice ust, ponieważ jeżeli jest kodzik kreskowy w pewnym wieku, w ogóle ta seria jest taka dedykowana do osób 50+, więc jeżeli jest kodzik kreskowy, więc też pomaga na różne zmarszczki też i wokół ust. Krem jest delikatny, ale dobrze działający. Nic mi nie robił, jeżeli chodzi o jakieś tam wrażliwość, ponieważ mam bardzo wrażliwe oczy i u mnie od razu test serii kosmetyków to jest właśnie krem pod oczy. Jeżeli mnie nie szczypie, nie gryzie, nie łzawi, to jest bardzo dobry krem, a on właśnie tak jest, że nie łzawi. Potem serum z tej serii Time Restore jest dosyć ciekawe. Zużyłem tutaj dwa opakowania, jedno serię, drugie poza serią kupione, a że u mnie sera to schodzą bardzo szybko. Nie pamiętam, kiedy mi się udało zużyć serum razem z pozostałymi kosmetykami z serii. I tu proszę bardzo, to jest serum, które ono jest takie przezroczyste i w środku może tutaj widać są takie drobne kuleczki żółte. W próbkach niestety, jeżeli ktoś miał próbkę, to jest to serum już takie roztarte, jest w kolorze żółtym, więc nie widać dokładnie tych kuleczek, ale w oryginalnym produkcie takim te kuleczki są. Serum jest bardzo przyjemne, jedynie co w tej serii Time Restore to ten zapach. On jest taki luksusowy, elegancki, ale dla mnie jest troszeczkę taki trochę, którego w tym momencie nie za bardzo lubię. Znaczy, to nie jest to, że go nie lubię. Mógłby być inny, bardziej byłbym zadowolony, gdyby był inny zapach z tej serii. On jest naprawdę luksusowy, tak bym określił, ale wolę po prostu zapachy innych serii Nowage. Taka prawda. I mam krem na dzień i krem na noc. Time Restore, proszę bardzo. Nie pamiętam dokładnie, ile tę serię zużywałem. Na pewno ponad miesiąc. Myślę, że z półtora miesiąca na pewno używałem. Wydajna, zresztą ja w ogóle i tak troszkę za dużo tych kremów nakładam na siebie i to też może być to, że normalnie gdybym nakładał takie zalecane ilości, czyli ta ilość taka ziarnka grochu, to pewnie by ta seria wystarczyła mi tak na 2,5, pewnie do 3 miesięcy. No jest jeszcze krem pod oczy, ale tu z tej serii, to właściwie zużyłem krem z poprzedniej serii Brilliance, którą używałem. I nawet tak się złożyło, że troszeczkę sobie zastosowałem wcześniej taką pielęgnację patchworkową, ponieważ serum zostało mi z Brilliance i myślę, że jakoś tam połączę to serum z czymś innym, tak? Za to też sera zużyłem 3 spoza w ogóle Oriflame z rynku. Te sera używałem bardzo długo, znaczy jedno jest właściwie to serum, można powiedzieć, z Oriflame, 2 są spoza. I zaraz Wam powiem, te produkty używałem kilka miesięcy, ponieważ to są bardzo wydajne produkty. No może jeden to używałem tak może nie codziennie, ale przynajmniej 2 do 3 razy w tygodniu. I pierwsze to już powiem, to jest Nakomi Next Level Ceramidy Complex 5%, więc ten produkt używałem wieczorem, z tego względu, że to serum ceramidowe jest takie bardziej tłuste, traściwe, dlatego też no, raczej się nie nadawało do pielęgnacji dziennej. Ono się tak wchłaniało po pewnym czasie, także było najpierw tak, że nałożyłem na twarz i, że tak powiem, ta warstwa biała była, ja troszeczkę czekałem sobie tak z minutę i dopiero wtedy nakładałem kolejne produkty. Czy do niego
powrócę, nie wiem. To solo było bezzapachowe, więc też w porządku. No tylko mówię, za bardzo dla mnie tłuste, więc pewnie z tego powodu raczej nie wrócę do tego produktu. Drugie serum to były, słuchajcie, z Basic Lab. Pierwszy produkt w ogóle taki z Basic Lab, który kupiłem. Skorzystałem też z dużych takich kodów zniżkowych, dlatego się połakomiłem na taki zakup. Normalnie cena to jest ponad 200 zł grubo tego serum. To są peptydy miedziowe. Kolor tego produktu jest taki niebieski, nie wiem czy to będzie widać. O, widać jeszcze. Dokładnie mam jeszcze, tak można powiedzieć, pewnie no, taką na jedną porcję. Z produktu w sumie jestem zadowolony, ponieważ czułem, że rzeczywiście to serum działa, te peptydy miedziowe działają. Czułem dobre nawilżenie i rzeczywiście twarz była taka bardziej uspokojona, taka wypielęgnowana, wrażenie było przyjemne. Ciężko mi powiedzieć o spłycaniu jakichkolwiek zmarszczek, dlatego że u mnie tak tych zmarszczek dużo nie ma, oprócz w sumie zmarszczek w okolicach oczu, to mam takie zmarszczki dwie mimiczne, więc raczej tutaj je traktowałem kremami pod oczy. Więc raczej z serum u mnie działało takie, było bardziej ujędrniające, wypełniające, nadające miękkości, takiego nawilżenia mocnego. Więc jeżeli chodzi o peptydy miedziowe, to zanim, myślę, że kiedyś wrócę, będę chciał je sobie kupić jeszcze raz, ale też ciekawości, kupiłem sobie też i sera z peptydami miedziowymi innych firm, troszeczkę tańsze, żeby po prostu sprawdzić, czy no, warto wydać te ponad 200 zł według cen producenta na stronie za ten produkt. Na pewno jest to produkt wysokiej jakości, na pewno to stężenie tego składnika aktywnego jest dosyć wysokie, bogate. Z tego, co się tak orientowałem, to te peptydy miedziowe należą do składników dosyć kosztownych. Jeżeli chodzi o formuły, to też i stąd wynika też cena produktu. I ostatni produkt, słuchajcie, z tej kategorii takich, można powiedzieć, które stosuję do pielęgnacji, takiej dodatkowej, jako serum, to jest z Novage Plus Proceuticals. To jest takie kropelki mocy z kwasem poliglutaminowym i z hydrolizowanymi, z wyciągiem z alg. To jest właśnie ten produkt. On też jest z pipetką. I praktycznie, słuchajcie, jedna porcja, bo ten, że tak powiem, te kropelki, to one są bardzo gęste i praktycznie, jeżeli się nabiera, to dosłownie o tak mniej więcej tyle się nabiera, to jest dosłownie jedna taka większa kropla, którą się rozsmarowuje zaraz po umyciu twarzy, czyli to te kropelki stosowałem zaraz po umyciu twarzy, dokładnie i po tonizowaniu, to powiem. Bardzo zadowolony jestem z tego produktu, uważam, że jest bardzo dobry. Mam jeszcze w zapasach jedną sztukę, więc od razu już sobie wystawiłem do stosowania, do używania. Myślę, że około 5 miesięcy przynajmniej ten produkt używałem, także no, na 5 miesięcy mi wystarczyło to opakowanie. Myślę, że to jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o wydajność cenowo, no może produkt nie jest najtańszy, jak sobie podzielam to na czas używania, to naprawdę uważam, że warto. Daje niesamowite nawilżenie. Od razu poczułem na twarzy, że ten składnik działa na twarzy. Była bardzo miękka. I te kropelki używałem do rannej pielęgnacji. Z tym, że ja to łączyłem to w ten sposób, że
Najpierw myłem twarz, potem stosowałem taką mgiełkę z serii Wand, o której powiem przy przeglądzie katalogu z numer 7, z Oriflame. I potem stosowałem ampułki z witaminą C z 10% roztworem. I tu, słuchajcie, w ciągu tych 2 miesięcy zużyłem 3 opakowania tego produktu. To jedno otworzę, pokażę, jak to wygląda. Ja myślę, że tu pierwszy raz, słuchajcie, mam w ogóle niepoplamione opakowania, bo zawsze wcześniej jakoś dawało mi się, zawsze pobrudziłem i one były takie, wiecie, poplamione na żółto te opakowania, więc tym razem jakoś wyglądają dobrze. I słuchajcie, to są 4 takie ampułki, jedna mniej więcej wystarcza powinna na 7 dni przy użyciu 3 pompek. Na jedną porcję ja używałem 4 pompki, więc u mnie to tak mniej więcej około 5 dni starczyła taka jedna fiolka. I to wygląda ten produkt tak. W środku jest proszek, czysta witamina C. Przy pierwszym użyciu się naciska pompkę, miesza się taki płyn, roztwór, który jest tutaj na dnie, miesza się z tą witaminą C i potem się ten cały roztwór rozpuszcza i wtedy można w tej formie używać. I powiem Wam tak, stosuję tą witaminą C już od jakiegoś czasu, jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim czuję, że skóra jest na pewno świeża, wygląda dobrze, ładniej, na pewno lepiej niż gdybym nie używał tego serum z witaminą C. Troszeczkę jakby była rozjaśniona, troszeczkę rozświetlona, to raz. I ja jeszcze mam parę takich zestawów w zapasach, więc na pewno mniej więcej gdzieś do sierpnia, może do lipca, sierpnia jeszcze ten zapas mam. Wiem, że ten produkt ma być odnowiony, odświeżony, będzie nowa wersja, nie wiem jaka, prawdopodobnie w 4 kwartale bieżącego roku, także Nowe Age, i prawdopodobnie wejdzie to do Nowe Age Plus Proceuticals, także to będzie pewnie ta marka. Co dodadzą do tej witaminy C? Pojęcia nie mam, tak? Zobaczymy, co firma przygotuje. Dobrze. I tu jeszcze tak, do twarzy zużyłem taki peeling enzymatyczny i powiem Wam, że troszeczkę byłem leniem, jeżeli chodzi o używanie tego peelingu. Używałem go bardzo, bardzo rzadko, to powiem, za rzadko, więc już wyciągnąłem sobie kolejne opakowanie i po prostu będę od maja stosować bardziej regularnie, bo no, widzę, że są efekty, ta skóra jest bardziej taka oczyszczona, delikatniejsza, w ogóle lepiej też i składniki aktywne z różnych produktów lepiej po prostu się wchłaniają w skórę i przyjmują ogólnie. I tak, krem do rąk. Coś ostatnio bardzo rzadko kremy do rąk używam, coraz rzadziej, ale udało mi się Springtime Stroll użyć, taki krem kwiatowy, pięknie pachnący, no taki bukiet kwiatów. Jeżeli chodzi o ten sam krem, to on jest takich kremów do codziennej pielęgnacji. Wiele tam za bardzo na tych dłoniach nie robi, jedynie co no to nawilża, troszkę natłuści skórę, ale żeby to był taki super ekstra krem, no to powiem, że po prostu zwykły krem do rąk. Zdecydowanie, jeżeli ktoś ma wyższe oczekiwania, no to wolałbym i polecałbym bardziej z kremy do rąk z serii Love Nature, tak? Z tej półki tańszej. Natomiast krem Nowe Age też jest dobry, ale jakbym miał wybierać, no to patrząc na cenę, na działanie, no to tym razem wybrałbym na pewno kremy do rąk Love Nature, bo one są naprawdę niesamowite, szczególnie ten z makadamią. Dalej, do jamy ustnej, to zużyłem 2 pasty do zębów, Optifresh System 8, to jest ta ziołowa, której już nie ma, a ja ją bardzo lubię, także korzystam z moich zapasów, a tu jest, słuchajcie, Optifresh, to już taka pozwijana, Sensitive, czyli to jest taka do zębów wrażliwych. W porządku pasta, ale
Myślę, że jakbym miał wybrać, to u mnie teraz ta do zębów wrażliwych jest numerem 2 z obecnej oferty. Pasta do zębów wybielająca jest dla mnie jakby, no, bardziej sobie cenię, jeżeli chodzi o tego zwykłą, nawet użyteczność czy konsystencję, sam zapach, smak, wrażenia ogólne, no to ta jest na drugim miejscu, całkowicie w porządku. I teraz tak, co tu jeszcze bym pokazał? No jeszcze do twarzy, no to mam piankę do golenia Snow for Men Sub-Zero, to jest ta seria właśnie Sub-Zero. Bardzo fajna pianka, także ją bardzo lubiłem, zużyłem ją normalnie już praktycznie do końca i dosyć wydajna, także naprawdę super produkt, jest dostępny w ofercie, można sobie zamówić obecnie. No i Staroć, krem do stóp w takim właśnie w bardzo wygodnym opakowaniu, miętowy, taki mentolowy. Krem bardzo dobrze szybko się wchłaniający, nawilżający stopy. Już tego produktu nie ma w ofercie, a szkoda, za to jest nowa seria do stóp, więc mam nadzieję, że już niedługo będę mógł używać. I teraz przejdziemy do produktów do ciała. I ostatnio odkryłem olejki. Olejki do ciała zamiast balsamów. No tak, były to olejki po prostu i zacząłem sobie tak przy okazji stosować, bo chyba mi się skończył wcześniej balsam do ciała. No i stwierdziłem, że naprawdę te olejki są fajne. Jakoś miałem wcześniej opory. I zużyłem taki olejek lawendowy Dream Sleep, którego już nie ma w ofercie, i taki do ciała i włosów ze słodkimi migdałkami. Także ten wolę, bo jest naprawdę dużo, dużo lepszy. Przyjemny, czuję nawilżenie, skóra jest bardzo przyjemna, nie jest tłusta, także naprawdę ten produkt polecam. I z takich akcesoriów, no to słuchajcie, to jeszcze taki powiem, że Gillette Fusion, nożyki do golenia, także w porządku. Jeżeli chodzi o szczoteczkę do zębów, to z Oral-B, o właśnie te końcówki mi się skończyły. Nie wiem, czy w ogóle pokazywać na rękach tego typu produkty, czy nie, to dajcie znać. No i też, to już się zniszczyła mi taka tarka do stóp, także już wyciągnąłem kolejną. Bardzo je lubię, naprawdę są dobre produkty, tylko tyle, że właściwie, no widzicie, tu już zaczęło się odklejać, więc może dlatego, że trzymam pod prysznicem w koszyku i jest wilgoć i po prostu widocznie się ten element odkleił, więc muszę gdzieś w inne miejsce przełożyć tę nową tarkę, żeby no, wystarczyła na dłużej. I teraz tak, szampon do włosów. Byłem na wyjeździe i zapomniałem wziąć szampon do włosów i w ogóle żel do mycia ciała, myśląc, że w pensjonacie będzie coś do mycia. Niestety nic nie było, więc musiałem iść do sklepu i kupić jakiś produkt. Z tym, że to był taki mały sklepik, dosłownie taka budka z podstawowymi produktami, więc najbardziej był mi taki bliski, najwięcej zaufania miałem do produktu Bambi, czyli takiego szamponu dla dzieci, więc tym szamponem to się praktycznie myłem przez te wszystkie dni pobytu, więc ten szampon naprawdę spełnił wszystkie swoje moje oczekiwania. Ładnie pachniał, przyjemnie, delikatnie. Ogólnie nic mi się nie stało ze skórą, był bardzo delikatny, więc w porządku. Jako taki produkt awaryjny spełnił swoje zastosowania. I teraz tak, do mycia rąk w pracy Milk and Honey Gold Rose Nectar. Pięknie pachnąca wersja, limitowana właśnie tej serii Milk and Honey Gold. Z samej oryginalnej serii to może ja tak za bardzo, no nie jest, że tak powiem, taką serią, której bym się rzucał pierwsza na szyję, ale ta wersja Różany Nektar
Niesamowity zapach, bardzo przyjemny. Jeszcze raz bym go kupił, jeżeli tylko byłaby ta seria dostępna w ogóle w sprzedaży, w katalogu. Balsam do ciała z ziai, ziaja med, kuracja nawilżająca. No to taki balsam przyjemny. To ja go kupiłem właściwie nie dla siebie. No i niestety zużyłem go to już do końca. Ja używałem, może ja wiem, gdzieś tak może 1/3 już została mi tego balsamu do użycia przeze mnie, więc dokończyłem i stwierdzam, że no raczej do produktu bym nie wrócił. On był taki bardziej bezzapachowy, ale w porządku, nic nie było, nic się nie działo, dobrze nawilżał, natłuszczał. I mam ostatnie dwa produkty do pielęgnacji ciała. To mam żele pod prysznic. Pierwszy to mam z Yves Rocher o zapachu takim różanym z olejkiem arganowym. Ładny zapach, przyjemny, bardzo dobry żel, delikatny, nie wysuszał mi skóry. Bardzo przyjemne wrażenie, w ogóle miałem o nim bardzo pozytywne zdanie, no i też taki Sunday Moments Romantic Getaway. Z Oriflame już tej serii nie ma. Ona weszła jakiś czas, było tych produktów może 2 czy 3 Sunday Moments. Chyba furory za bardzo ta seria nie zrobiła żeli, bo zostały wycofane. No bardziej te chyba Love Nature mi się podobają. Sama seria w porządku, jeżeli chodzi o zapach taki nienachalny, niezbyt taki aromatyczny. Jeżeli chodzi o produkty takie typowo kosmetyczne, to wszystko, natomiast no już do Denka idą moje rękawice, które używałem do mycia, takie rękawice złuszczające przez bardzo długi czas. One już naprawdę wypracowane, dobre, więc one już zaczęły się tutaj trochę kudłaczyć, więc stwierdziłem, że trzeba je wymienić. No i też chyba oferta, pojawiły się takie czarne rękawice chyba z węglem aktywnym i więc postanowiłem kupić te nowe rękawice, a pozbyć się już tych. Powiem, że one są bardziej miękkie, tamte czarne są takie bardziej troszkę szorstkie, może jeszcze niewypracowane, bo one to już naprawdę były używane bardzo długo. W ogóle polecam myć się takimi rękawicami, ponieważ raz, że mają działanie złuszczające, poza tym dużo lepiej się rozprowadza w ogóle i tworzy pianę z żelem, ponieważ ja sobie układam rękawice, na dłoń sobie daję odrobinkę żelu, rozsmarowuję, więc po prostu wtedy się, oczywiście te rękawice wcześniej też zmaczam, żeby było troszkę tej wody. Robi się piana i wtedy się myję. Praktycznie takimi rękawicami jestem w stanie się wszędzie umyć na całym ciele, więc naprawdę już sobie nie wyobrażam teraz, żebym się mył bez rękawic i no, zabieram je wszędzie, gdzie tylko po prostu wyjeżdżam, jeżeli wyjeżdżam i no, no nie ma innego sposobu, teraz zawsze się myję z rękawicami. I teraz przechodzę do Denka chemicznego. Mam tutaj produkty i do prania, i do zmywarki, także nie są to wszystkie produkty, które używam, ale to już jest to, że opakowania zostały po prostu całkowicie zużyte, tak? Więc stąd też już no, idzie opakowanie do śmieci. Pierwszy produkt to jest taki jakby kret, ale to jest taki produkt z sieci DM o marce Denk Mit. To jest ich marka własna, więc ten żel jest w porządku, nie jest drogi, więc pewnie jak jakieś tam zakupy w DM nie będę robił, to pewnie też no, nabędę, tak? Ale też jak robię zakupy, no to w Auchan i też albo kreta, albo też markę własną Auchan, czyli ten czerwony skowronek, tak? To jest ta ich marka. Do zmywarki mam
Fairy Platinum żel do zmywarki. To zdaje się kupiłem na Allegro. To była jakaś specjalna oferta. Słuchajcie, sam żel w porządku, bardzo dobrze nabłyszcza, myje naczynia. Jedyny mankament, jak to żele, nie doczyszcza na przykład takich zanieczyszczeń po herbacie. Więc mam na przykład takie metalowe elementy w dzbanku do herbaty, które są tylko zmywane, czyszczone no, albo przez kapsułki, albo przez proszek. Natomiast żaden żel, który jakikolwiek miałem do zmywarki, jeszcze sobie z nimi nie poradził. Więc to po prostu żel używam do szkła, do jakichś tam normalnych zabrudzeń, do garnków, do naczyń. Natomiast jeżeli mam te elementy takie właśnie osadu z herbaty czy kawy, to już wiem, że żele sobie raczej nie poradzą. Dobrze. Zielko, płyn do prania, do tkanin kolorowych o marakuji, zapachu marakuja. To jest taki żel do takich przepierek codziennych. On raczej jakichś takich plam raczej nie będzie wybawiał. Ja to niestety mówię czasami, że mam dziurawą brodę, bo gdzieś tam zawsze albo się zachlapię kawą, albo tam jak jem zupę, jakiś tam barszcz czerwony, to niestety zawsze gdzieś tam mi coś kapnie. Więc no, ja muszę też mieć te środki, które będą w stanie wybawiać plamy. Natomiast sam ten żel absolutnie sobie z plamami nie radzi, więc trzeba jakiś odplamiacz kupić do niego albo po prostu używać go do takich zwykłych, codziennych przepierek. Mam taki płyn do czyszczenia pralek W5. Słuchajcie, od lutego używam pralkosuszarki. Nowy sprzęt, więc to jest taki, no, powiedziałbym, bardzo taki, no nie wiem, czy prawie że półinteligentny sprzęt, więc pierwszy raz mi tutaj pralka po praniu zawołała, żebym uruchomił program autoczyszczenia, więc ja już się domyśliłem, że po prostu chcę się wyczyścić, więc po prostu uruchomiłem ten program autoczyszczenie, wlałem ten płyn, no i super, bardzo przyjemnie. W sumie bardziej wolałbym bryzę, ponieważ ładnie pachnie cytrynowo i rzeczywiście po takim autoczyszczeniu pralki to zawsze mi pięknie pachniała z bębna. Natomiast tutaj uważam, że produkt też w porządku, dobrze wszystko było tym razem. Mam jeszcze jedną sztukę, bo zdaje się w Lidlu chyba te produkty są pakowane po dwie sztuki w takim komplecie i dużo one nie kosztują. Mam dwa płyny do płukania. Pierwszy to jest Kuschelweiss, kupiony w Lidlu. Podobno to jest najpiękniejszy, nie, przepraszam, kupiłem w DM. Tak, kupiłem w DM. Podobno najpiękniejszy zapach to właśnie jest ten niebieski. Jakoś tak nie odczułem, żeby to był najpiękniejszy zapach, jaki w ogóle może być w całej serii. Normalny, przeciętny. Więc nie wiem też, jakie inne zapachy, inne te rodzaje Kuschelweiss pachną. Mam jeszcze w zapasach też po jednej sztuce z innych zapachów. Zobaczymy, tak, jak to tam wyjdzie. Na razie z tego, no powiem tak, jak na najpiękniejsze szału nie było, ale też ogólnie też i nie powiem, żeby źle było. Z trwałością średnio, także na razie chyba nic mi, jeżeli chodzi o trwałość, nie przebije dwóch produktów, które na razie przetestowałem. To jest, moi drodzy, Lenor, seria taka Fresh Air i Spruve, czyli to jest też taka firma katalogowa, MLM-owa, której naprawdę te zapachy tych różnych żeli do prania, płynów do płukania, są obłędne, przepiękne, super produkty, wydajne, natomiast one też i kosztują dosyć sporo, więc te
te zakupy raz na jakiś czas poczyniam, a że mam jeszcze sporo takich produktów w zapasach, no to na razie jeszcze nie będę robić tych zakupów w próbę, ale szczerze mówiąc to chciałbym, bo naprawdę te produkty ich są bardzo dobrej jakości. Kosztują, ale jest naprawdę produkt super, uważam, że premium. No i jeszcze taki produkt, chyba nie wiem, czy to jest marka własna, czy to jest, nie wiem, kupione w Leclerc'u, taki Hyperdu koncentrat, róża poranka, tak bym to z francuskiego przetłumaczył, zapach taki przyjemny, ale też szału nie ma, także naprawdę uważam, że tak już drugi raz bym nie kupił, także z trwałością też nie za bardzo było dobrze. I słuchajcie, trzy ostatnie produkty, jeżeli chodzi o chemię gospodarczą, no to mam sól do zmywarek Finish, sól gruboziarnista, więc w porządku, lepsza. Generalnie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, to raczej należy sypać sól gruboziarnistą, ponieważ dłużej jest zużywana przez zmywarkę, natomiast to z mojego doświadczenia, sól drobnoziarnista raczej zużywa się szybciej, więc ekonomicznie tak nie wychodzi. Natomiast ten produkt w porządku. No i też miałem takie nowe kapsułki Finish Ultimate Plus All-in-One. To jest ten najnowszy produkt, więc w porządku, do takiego pełnego załadunku, do zmywania takich dobrze zabrudzonych naczyń, jak najbardziej się nadają. One są dosyć kosztowne, także teraz takie rzeczy no, trzeba umieć kupować, jak są naprawdę jakieś bardzo dobre promocje. Ja praktycznie to kupuję wtedy, jeżeli jestem w stanie kupić takie właśnie kapsułki za mniej niż za złotówkę. To jest u mnie taka cena zaporowa, jeżeli jest to koszt powyżej złotego, absolutnie nie kupują, bo naprawdę można kupić w dobrej cenie, w dobrej promocji właśnie kapsułki poniżej złotego. Natomiast bez kapsułek uważam, że można przeżyć. Dużo lepsze efekty i taniej wychodzi zmywanie, jeżeli kupuje się produkty wszystkie osobno, czyli płyn do nabłyszczania, sól i jeżeli używamy proszku czy żelu do zmywania, no to wiadomo, że lepiej wychodzi wtedy cenowo i koszt jednego takiego zmywania, a szczególnie w przypadku proszku to już jest w ogóle naprawdę uważam najbardziej, że tak powiem, wskazanie jest ekonomiczne, wydajnościowe pod tym względem. No i nawet to, że kapsułka ma ten taki polimer, który nie zawsze się odpowiednio rozpuszcza, a proszek to jest proszek, zawiera tylko te po prostu składniki myjące. No i słuchajcie, ostatni produkt to są chusteczki zapobiegające właśnie takim farbowaniu ubrań. To głównie stosuję, jeżeli są jakieś tam mieszane kolory w praniu. Używam takich specjalnych takich woreczków do prania, tam wrzucam kapsułki czy proszek i właśnie taką chusteczkę po to, żeby potem gdzieś tam nie wyciągać jej z zakamarków różnych z pralki. Dużo lepiej u mnie się taki system sprawdza. Także od Ludwika takie chusteczki są w porządku. Raczej nie przykładam uwagi do jakiejś tam marki, ale te chusteczki Ludwika, one w złej cenie nie są. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o Denko, to jest wszystko. Natomiast chciałem Wam pokazać zamówienie z katalogu 6 Oriflame. Tu jest zamówienie, to są produkty dla koleżanki z pracy. I chciałem Wam pokazać, ponieważ no, byłem mocno zaskoczony, jak zapakowano produkt. Nie wiem, czy dobrze Wam pokażę. Otworzę. Tak. I słuchajcie. A, tu już wypada. Więc dobrze. W takim opakowaniu uzupełniającym to jest żel do mycia rąk i ciała Essence & Co. Cytryna i werbena.
Więc często takie opakowania, czy to właśnie te uzupełniające, czy do płynów do higieny intymnej, czy właśnie ostatnio z Duology, niestety z nimi tam były różnego rodzaju przeboje, problemy. One pękały, czy były uszkadzane gdzieś tam po prostu przez rogi innych produktów, więc poprzednim razem pakowano w woreczkach takich dodatkowych ze struną. Nie za bardzo pomogło, chroniło, więc teraz słuchajcie, przedzielono taką tekturową przekładką, więc naprawdę pomysł najlepszy. W tej chwili chyba się nauczyli bardzo dobrze pakować i pokazuję Wam resztę produktów, to co jest w zamówieniu. Dwie maseczki do włosów Love Nature, a tak powinienem pokazać, papaja i awokado. One schodzą bardzo dobrze. Taka gąbeczka do mycia, to jest nowość takiej serii dla dzieci. Właściwie oj, tutaj też koleżanka zamówiła taki oto żel. To jest Love Nature Marine Adventure, czyli taka przygoda morska. I właściwie jaki to jest zapach, czyli to jest organiczna woda kokosowa, tak? Czyli to jest zapach organicznej wody kokosowej, super. I mydełko, to koleżanka zamówiła sobie takie właśnie mydełko w kształcie muszli. Ja tam powiem, że zamówiłem drugą sztukę, ponieważ ja zapomniałem zamówić tego mydełka w moim pierwszym zamówieniu, więc otworzę z ciekawości i pokażę, jak wygląda to mydełko. I też sprawdzę, jak pachnie. Proszę bardzo, tak wygląda to mydełko. No ładnie wygląda, bardzo przyjemny kształt, taki podręczny. Jest też wygrawerowana marka Love Nature. I zapach przyjemny, słuchajcie, słodka woda kokosowa. I lekki chyba tam jest też jakaś taka nuta, taka bardziej świeża. Troszeczkę być może jakieś tam dodano zapachu, troszeczkę takiego świeżego, żeby tę wodę kokosową przełamać. Więc polecam, naprawdę jak możecie jeszcze kupić, to kupcie sobie to mydełko, bo jest naprawdę super, ładnie wygląda. Jest dobre, jeżeli chodzi o otrzymanie w dłoniach przy myciu, no i pięknie pachnie, także super zakup. Szampon 2 w 1 do wszystkich typów włosów, to jest awokado i rumianek, taki gęsty szampon, taki bardziej mleczny, opalizujący, tak bym to określił. To jest płyn do zmywania paznokci. Taka oto konturówka czarna i krem na noc. Właśnie to jest taka maska do stóp z Fit Up Advanced z tej serii, także maska fajna, ją miałem, dobrze nawilża, jest mocno taka mentolowa, więc z tego też względu ja tak za tym mentolem nie za bardzo. No i słuchajcie, to jest właściwie wszystko. Ja jeszcze postaram się nagrać w weekend majowy przegląd katalogu numer 7. To jeszcze będzie bez zamówienia, więc będą po prostu wszystkie produkty w katalogu, które zamierzam sobie kupić, również te, które polecam. No i jeszcze może jakieś oferty specjalne, to co już będę wiedział, co jest przygotowane dodatkowego w tym katalogu 7 dla klubowiczów i dla partnerów biznesowych, tak? No i też dla klientów, którzy zamawiają u konsultantów, tak? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Bardzo proszę też o subskrypcję, o dawanie łapek w górę, to dużo nie kosztuje, a naprawdę mnie pomoże rozpropagować to, co lubię, i też dla Was to, żebyście po prostu też nie przegapili tych filmów, które po prostu przygotowuję dla Was, jeżeli je lubicie. Pod filmem dam jeszcze linki do rejestracji w klubie Oriflame dla osób, które chcą skorzystać z oferty Oriflame. Powiem tak, do 6 maja mamy katalog 6 i w tym tygodniu mamy dwie super oferty z rabatami,
Czyli to są na zapachy różnego rodzaju męskie, damskie oraz produkty z filtrami, czyli różnego rodzaju podkłady, kosmetyki kolorowe z filtrem, no i też kremy, które zawierają w sobie filtr SPF. Tak? Dziękuję Wam za uwagę. Do miłego. Cześć.